Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk i zapraszam Was na bardzo ciężkie wyzwanie draftu. Bardzo ciężkie, zwłaszcza zważając na to, że jest to mój kanał. Uwaga, w dzisiejszym drafcie będziemy za wyzwanie mieli wygrać go. Bardzo ciężkie wyzwanie. Nie, no serio, jest ciężkie wyzwanie. Zagram sobie, wiecie jak, 3-4-3. Z tego względu, że mogę trafić, większe szanse na trafienie Neymara i Ronaldo, na przykład Messiego, Toty. Także, no, na przykład, czy Neymara wolimy takiego, czy Ronaldo takiego. Wiecie co, może Ronaldo trafi się Toty, dlatego wezmę póki co Neymara. Dobra, co my mamy na napadzie w takim wypadku? W takim wypadku, no bo wezmę Roberto Firmino tylko ze względu, że ma link z Neymarem. Z prawej strony... Wow. No dobra, niech będzie Di Maria, chociaż... Nie, dobra, wezmę Di Marię. No, teraz Messi nie. Nie będzie Messiego, już widziałem to po tym. I co, miałem zrobić sobie Ligę Hiszpańską. Bo tutaj na razie nic nie wychodzi z tego. Totalnie nic. Niech będzie Lamela. Dobra, SP pierwszy. No i co my tu mamy? Rakitica wezmę. Chcę te hiszpański zrobić taki naprawdę dobro. No już porobiłem. Dobra, niech będzie z Getafe ziomek. Ronaldo teraz? Nie mamy Ronaldo. Wezmę konopiankę. Konopianką mi się gra naprawdę mega fajnie. Tutaj oczywiście Godin, nie ma innej opcji. Tutaj mamy Abdenura. No a na tutaj będzie Varan pomarańczowy. Okej. Okay. Varanem ostatnio mi się spoko grał, tylko lipa, że tamten Varan. Kurde, no dobra, wezmę Casillasa, chociaż żadny mi się tu nie połączy. Ajajaj. Co w ogóle za draft jest? Halo, panie drafcie, proszę się zmienić, bo wstyd. Pepe, okej, weźmiemy Pepe za Abdenura, myślę, że pójdzie mała zmiana. Mascherano, nie, niech będzie Bazinga. No tutaj, no coś, o, Kevin De Bruyne. No dobra, De Bruyne niech będzie w takim razie. Ale będzie słaby ten draft, już to widzę. Czemu taki srełowy draft? Nieraz wszyscy mają, kurde, czterech niebieskich. Tu, nie wiadomo co się dzieje. Pereza wezmę w informie. Tutaj coś lepszego. Fajet, ale lipa. Ale, no nie, jeszcze mi dałem. No nie, po prostu nie wierzę w to. No i tu mi się podoba już w końcu. Gareth Bale, to jest to. Do tego Ronaldo. Niech będzie. No jeszcze dwóch dobrych. No i poprosiłem i nic nie dostałem. Niech będzie Hernandez Chicharito i ostatni jakiś dobry ktoś. O, Mehrez niech będzie. Dobra, jak my to teraz możemy ułożyć, żeby było w miarę? Dajmy tutaj, tak, damy tutaj tego Pereza. Damy tutaj, niech będzie... czy co, damy... Tak. Pepe na środek obrony. To podniesie Varanowi zgranie. Co my tu możemy jeszcze zrobić? Ronaldo tutaj niech będzie. Jak ich zamienimy, nic się nie wydarzy. Na bramkę może pójść Rufier. Będzie miał lepsze zgranie. I da też to zgranie właśnie Varanowi. Tutaj jak pozmieniamy to nic, to nie, da tak o. Tak będzie lepiej. No i tak, konopianka wraca do składu. No powiem wam, że no bez szału ten skład, ale spoko. Może jakieś zmiany tu później porobię i coś będzie z tego. Także taki mamy skład, średni draft, ale może takim właśnie średnim uda się coś wygrać. Niech będzie... Hiszpan, zgaduję. Przechodzimy do kolejnego spotkania. Pierwszego. No i zobaczmy, jak o wiele lepiej przeciwnik wydraftował. No patrzcie na to, jak kolorowo ma. No dobra, zgrania nie ma takiego, ale ma bardzo, bardzo kolorowo. Znaczy co, trzy kolory w sumie ma, tak? Trzy, cztery ze złotymi zwykłymi. Ale ma ciekawy skład. Ja bym chciał tego Marcelo w informie na przykład. Tym Czechem na bramce mnie pogardził.
No ale dobra, taki mamy skład, jaki mamy, nie ma co narzekać, trzeba przejść do gry i rozwalić pierwszego przeciwnika. Rakitic się rozpędza, Rakitic, no myślałem, że Bale to przejmie, ale Bale teraz dostanie piłkę, co z nią zrobi? Kurde, koleś tak dobrze broni, ale spokojnie, mamy piłkę na lewej nodze, jeszcze piłka fartownie spadła pod nasze nogi, jeszcze Rakitic broni, Czech, co to się dzieje w ogóle? No teraz idealnie Rakitic! O! Jak tak? Ciężko mi się wysławić, bo jak zawodnik takiej klasy może się tak pomylić? Ja cię pierdzielę! Di Maria do Bale'a! Bale poprzeczka! Jeszcze Ronaldo walczy o piłkę! Bale, co tu się wyprawia? No nie mogę trafić, nie mogę, 6 strzałów, nic nie weszło, jeszcze De Bruyne, jeszcze Bale, jeszcze zagranie, teraz Lansen, w końcu najbardziej nieznany zawodnik tak naprawdę, strzela na 1-0, mamy z przodu Di Maria, Bale'a, Neymara, De Bruyne'a, Ronaldo, a strzela Rakitic'a też można doliczyć, a strzela Lansen. No dobrze, teraz dobre zagranie do Bale'a, Bale, jak oni tego nie trafiają, stary, masz piłkę na swojej lepszej nodze, no nie, no wytłumaczcie mi, co się dzieje, czy to zgranie aż tak, nie wierzę w to. No teraz Bale, please, nie spierdziel tego, Gareth Bale schodzi do środka, Bale, no w końcu 2-0. Ile mogłem czekać na tą drugą bramkę? 67 minuta się zaczyna. Co? Piłka była pierwsza, panie sędzio! Kpina. O, kpina. Co jest, halo? Odbieramy piłeczkę. Koleś przez 78 minut meczu nie oddaje strzał na bramkę. 79 i w 80 i 82 strzela bramki. Okej, rozumiem. To jest najbardziej niesamowita przegrana w tej FIFA, jaką miałem. Nie, ja nie wiem, czy całego meczu tutaj nie puścić, naprawdę. Jestem po prostu w tym momencie zszokowany tym, co się dzieje w ogóle. I nie wiem, czuję się, jakby ktoś po prostu przystał. Nie. Jestem po prostu w szoku. Tak jakbym coś mi się stało, że. Ja nie wiem, naprawdę najbardziej dziwny mecz, jaki miałem w FIFA. Zaraz zobaczymy, ile miał strzałów. Ale... Koleś do połowy w ogóle nie istniał. Od 80 minuty koleś strzelił te wszystkie strzały. Tych 5 strzałów miał. Od 80 minuty. Ja jestem w szoku. Ja jestem po prostu rozwalony na łopatki po tym meczu. Zobaczcie w ogóle... Tak o, ostatni gol Depaya. Dobra, niech sobie leci. Tak o, odbija się piłka, mój odbija głową, ten wpada na tego, nie, jeszcze ten dobija, żeby dla pewności, żeby piłka na pewno wleciała do bramki, to mój Godin dobija piłkę, okej, dobra, to jest w ogóle hit. Varane wybija piłkę, która, gdyby nie on, to piłka... Okej, byłaby albo obroniona przez jednego, albo przez drugą osobę. Chyba, że wpadły one już na siebie. Tu już było zaprogramowane, że one mają na siebie wpaść. Tu była ta bramka. Gol Hendersona, co to było? Na 3 razy chyba, czekajcie. Nie, na 2 razy. Ale piłka znowu wpadła prosto pod jego nogi, że tak powiem. Od dwóch rąk się odbiło, bo mogło wylecieć normalnie, ale odbiło się od jednej, od drugiej nogi. Wpadło do niego. What the fuck, jak ta piłka przeleciała? Powiedzcie mi, że handicap nie istnieje w ogóle. What the fuck? What? O, mygi, zwariowałem. Patrzcie na to przyjęcie piłki. What? Ja takich rzeczy w FIFA nie widziałem. No, patrzcie, w powietrzu zmienił nogę w ogóle. O, mygi, patrzcie na Hendersona. To jest pierwszy ruch. Drugi to w ogóle przyjęcie piłki. What the fuck?
tak! O myki! I później luta. Ja aż mnie głowa rozbolała w tym momencie, co tutaj się wydarzyło. Powiedzcie mi, że handicap nie istnieje, czy że koleś nie miał wygrać tego meczu. On miał wygrać ten mecz. I jeszcze ten karny. Nie wiem, czy będzie on pokazany wcześniej, ale ja wleciałem w piłkę. Nie będzie pokazanego chyba. Czekajcie jeszcze raz. Nie, nie da się cofnąć aż tak. Ale ten karny widzieliście na... Ja jestem w szoku. Jestem w szoku. Jestem rozwalony. FIFA. Ja jestem... Ja idę się położyć spać zaraz, nie? Paczka wypożyczenia premium. Zobaczmy, kogo premium sobie wypożyczymy. Jestem po prostu w szoku. Dzięki, że wypożyczyłem tego ziomka. Naprawdę. Jestem w ciężkim, ciężkim szoku. Co to za... dziwny, posrany mecz był. Wow. Ja się boję swoje życie, niedługo przytyczy się. O my, nie, nic w paczkach nie było. O, coś na końcu z kasztanami jest niespikselowane. Dobra, ja się z wami żegnam. To, co widzieliście, było co najmniej dziwne. Muszę wygrać i wrócić draft, znaczy wrócić i wygrać draft, bo wow, to jest za ciężkie dla mnie. Więc to było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia kolejnym razem. Zgłaszam to chyba na policję. Na razie.